Likwidacja przystanku kolejowego w Patrzykowie w 1997 roku wywołała ogromne protesty. Mieszkańcy wspominają je do dziś. Popłaciliśmy kolegium, bo to były sądy wtedy, kolegium, i popłaciliśmy kary grzywny. Bardzo dużo osób, około 300 osób popłacono, zostaliśmy skazani. Ja osobiście miałem 4 wyroki. Dziś jednak to już historia, bo przystanek do Patrzykowa powrócił. Pierwszy po 27 latach przerwy pociąg zatrzymał się tutaj w niedzielę. Jesteśmy zadowoleni, bo również uczniowie mogą dojeżdżać na przykład do Konina czy do Wrześni. Dużo osób dojeżdża też, wiadomo, do Poznania czy też do Kutna, do Koła, także jest to dobre połączenie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Powrót pociągów do Patrzykowa był możliwy dzięki rządowemu programowi budowy lub modernizacji przystanków kolejowych. Inwestycja kosztowała ponad 7 milionów złotych. Zapewnione będą dogodne przejazdy pociągiem, m.in. w kierunku Konina i Koła. Nowy przystanek na linii między Warszawą a Poznaniem powstał w okolicy przejazdu kolejowo-drogowego. Dla pasażerów przygotowano 2 perony, które ułatwią wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Są wiaty, ławki i jasne oświetlenie. Dobrą orientację umożliwi czytelne oznakowanie wraz z gablotami z informacjami przydatnymi w podróży. Pierwszym pociągiem ze stacji Patrzyków odjechało ponad 100 mieszkańców gminy.